Pamiętam, kiedy mogłem wysłać nie pocztą mój pierwszy list po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia w 1981 roku do Jana Pawła II. Chciałem powiedzieć to, o co go najbardziej proszę i tak pilnie proszę. To była prośba o kanonizację i to była prośba o beatyfikację. Myślałem o świętym Maksymilianie, który był męczennikiem, ale równocześnie to było także jego zwycięstwo. Ofiara przyjęta i skuteczna. Jego śmierć w Oświęcimiu. A druga to była prośba o to, żebyśmy znaleźli taki wzór, przykład, żywy i prawie że jeszcze obecny wśród nas, brat Albert Chmielowski. Potężny przykład, wzór, natchnienie do wzajemnego wspomagania się przez prawdziwą, rzetelną pomoc tym, którzy potrzebują najbardziej. A Ojciec Święty dołożył jeszcze w Poznaniu nową błogosławioną Urszulę Rydzuchowską, założycielkę Szarych Urszulanek. A w Krakowie, na Błoniach, brata Alberta, Rafała Kalinowskiego, który był ofiarą zsyłki na Syberię. Rzeczywisty, czynny człowiek, człowiek czynu, człowiek odpowiedzialny, ale kiedy przyszło załamanie, nie ustąpił. Poszedł jeszcze głębiej i stał się patronem rzetelnej miłości ojczyzny i człowieka. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To była nauka tych świętych. To była nauka brata Alberta, Maksymiliana Kolbego, Rafała Kalinowskiego i Urszuli. Mówi Pan Jezus, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Oto dwaj uczniowie boskiego mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa i którzy w tej miłości wytrwali. Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Mówi Chrystus, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I mówi jeszcze, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym, Jego jedności z Ojcem przez miłość. Miłość jest pierwszą i odwieczną treścią przykazania, które pochodzi od Ojca. Chrystus mówi, że On sam zachowuje to przykazanie.
On też daje nam to przykazanie, w którym zawiera się cała istotna treść naszego podobieństwa do Boga w Chrystusie. Ojciec Rafał i brat Albert osiągnęli w swym życiu te szczyty świętości, jakie dziś potwierdza Kościół, na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych szczytów prowadzi. Dzień 22 czerwca 1983 roku był dla mnie osobiście ogromnym przeżyciem. Byłam już wtedy w zgromadzeniu sióstr Albertynek, więc tak jak każda Albertynka głęboko przeżywałam ten fakt, że oto nasz założyciel, brat Albert, będzie wyniesiony do chwały ołtarzy, że będzie nam podany jako przykład do naśladowania. Około 500 sióstr Albertynek z całej Polski zebrało się na Błoniach Krakowskich wśród 2-milionowej rzeszy Polaków, którzy właśnie wtedy też byli tam na Błoniach. Już od godziny 7 oczekiwaliśmy na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II, który właśnie miał dokonać tej beatyfikacji. Najważniejszy właśnie był ten sam akt beatyfikacji i również spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, naszym rodakiem, bo właśnie to on, jako Karol Wojtyła, z całego serca dążył do tego, aby ta beatyfikacja się odbyła. Odsłonięty został obraz przedstawiający brata Alberta, trzymającego w dłoniach bochenek chleba, tak bardzo charakterystyczny gest brata Alberta, który zawsze mówił, że trzeba być dobrym jak chleb dla każdego. I właśnie w tym obrazie ta idea została wyrażona. Te piękne słowa Ojca Świętego beatyfikacyjne, a później rozległa się pieśń, inwokacja: Błogosławiony bracie Albercie, obrońco i opiekunie opuszczonych i skrzywdzonych, ucz jak służyć Chrystusowi w braciach, którą śpiewałyśmy z całego serca. No oczywiście myślę, że każdej Albertynce, przynajmniej mnie, popłynęły łzy z oczu i ogromnie cieszyłam się, że Pan Bóg dał mi tą łaskę, że właśnie w tej uroczystości mogłam uczestniczyć osobiście.